Cześć kochani, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będzie filmik o tym, jak pozyskać szczepki z pelargonii, którą przezimowaliśmy. Postaram się Wam pokazać, jak ja to wykonuję. Tutaj nacinamy. O, pozyskujemy taką sadzonkę. Obrywamy jeden liść. Tak wygląda szczepek. Wystarczy, żeby taki szczepek miał dwa liście. Więc odkładamy i pobieramy kolejne. Jeszcze tych szczepek zostawię, bo one wszystkie mają po dwa liście, a nie chcę ich przyciąć, gdyż nie wiem, czy uda mi się je ukorzenić, więc jeżeli troszkę urosną, to wtedy je przytnę. Dobrze, to zostawiamy. Odkładam na bok. Teraz zajmiemy się tymi szczepkami, którymi udało mi się pozyskać z tej pelargonii. Tutaj przygotowałam sobie pojemniczki, do których będę wsadzać pelargonię. Zastosuję taki ukorzeniacz. To jest jako nawóz do sadzonek zielonych. Mam tutaj już w pojemniczku. I co dalej robimy? Pobieramy daną sadzonkę. Namaczamy. Palcem lub jakimś patyczkiem robimy dziurkę. I zasypujemy. I tak postępujemy z każdą inną sadzonką. Do takiego pojemniczka po ciastkach będę dawać po dwie sadzonki. I tak zrobię z resztą. Sadzonki zostały już wszystkie włożone do pojemniczków. No i teraz myślę, że mniej więcej tak do 10 dni powinny pojawić się już pierwsze korzenie. Także postaram się Wam nagrać też filmik, jak to dalej wygląda. Jeżeli podobał Wam się mój filmik na temat pozyskania młodych sadzonek pelargonii, to zapraszam do subskrybowania i lajkowania. Jeżeli czegoś nie dopowiedziałam w tym filmiku, to piszcie. Chętnie podzielę się z Wami moją wiedzą na ten temat. Także zapraszam i do usłyszenia wkrótce.